Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i pytali Go, jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział, zadam Wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. Z nieba czy od ludzi? W pytaniu Jezusa tkwi ukryta odpowiedź na pytanie faryzeuszów i uczonych w piśmie. To same czyny rozwiewają wszelkie wątpliwości. Czy Jezus uczynił coś złego? Czyż wszystkie Jego czyny nie były dobre? Dobro nie pochodzi od ludzi, ale od Boga. Odpowiedź jest prosta. Jezus jest Synem Bożym, bo działa mocą Boga. To, czego naucza i to, co czyni, ma swoje źródło w Bogu. Bóg jednak jest tak radykalnie różny od ludzi świata, w którym żyjemy, że nawet tym, którzy powinni Go znać, uczonym w piśmie i faryzeuszom, wydaje się On obcy. Bóg ogałaca nasze pojmowanie, odsłania naszą nierozumność. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do naszego ludzkiego pojmowania, że nabieramy podejrzeń, że Bóg ma jakieś ukryte, złe wobec nas zamiary. Bóg jest dobry i pragnie naszego dobra. Gdyby było inaczej, zaprzeczyłby samemu sobie. A to jest przecież niemożliwe. Bogu naprawdę zależy na naszym szczęściu i robi wszystko, aby nas do szczęścia wiecznego doprowadzić. Posyła na świat swojego jednorodzonego Syna, aby ten pouczył nas o prawdzie, wskazał drogę do Boga i sam stał się drabiną naszego zbawienia, dzięki której mamy przystęp do Boga.